Proszę Państwa, prace nad ewentualnym uruchomieniem zakładu wydobywczego. Na dzień dzisiejszy te prace w ogóle nie trwają. Firma ma przystąpić dopiero do próbnych odwiertów celem określenia, czy w ogóle wejdą, czy w ogóle jest tu na tyle złoża, że mu się będzie opłacać go wydobywać. I na ten temat ja mam tyle do powiedzenia. Także to Państwo złożyliście pismo podpisane przez tam, nie pamiętam ile osób, to pismo trafia na Radę Miejską. Trafi teraz 31 jest sesja Rady Miejskiej, gdyż władztwo planistyczne jest wyłączną domeną Rady Miejskiej. Proszę bardzo, proszę. Od 7 lat ten temat był poruszany, że są chętni. W końcu wyszło na jaw, że ktoś jest chętny. To znaczy my do tej pory nie wiedzieli, że już było dwóch chętnych i mi się nie udało, to już sobie opłacało. Mało tego. To powinno być tak, że jest jeden chętny, od razu jest zebranie przede wszystkim wsi, nie Rady Miejskiej, bo Rada Miejska wiesz, o tym stopniu, nie tu. Zostało rzucone, nic nie zostało zrobione, wrócił temat, który był 7 lat temu, który jest teraz. Proszę, Rada nie jest w mieście, Rada jest też tu. Państwo też macie swojego przedstawiciela w Radzie. Ale jest tylko jedna. Ale jest. Nieważne, proszę Państwa, ale nie możecie mówić, że o niczym nie wiecie. Owszem, ta osoba nie może przegłosować pozostałych 14 radnych, jak oni będą mieli inne zdanie. Ale niech pan nie mówi, że państwo nie wiecie. Macie swego przedstawiciela, który na zebranie przychodzi. Ja bym się jeden chętny, który chce otworzyć terminowy i pan jako burmistrz przychodzi w pierwszej sprawie do nas, do mieszkańców tej wsi, którzy zapadają na wsi i pan to nam oświadcza, nie nasz radny czy radna. I pan mówi, czy byście chcieli. My stwierdzamy, że nie chcemy i sprawa jest zamknięta. Proszę bardzo, my jesteśmy najważniejsi, a nie to jest to, nie powiat, ani województwo. W tej działki, o której mówimy, jest stanowisko litogroblisty, która jest zapisana w dokumentach jako obszar chroniony. Czy jest możliwość, że inwestor przeniesie stanowisko liby w inne miejsce? Jest możliwość. Wszystko jest możliwe. Ale będę dysponował takim potencjałem i kasą. Ale wszystko to jest możliwe. Ja widzę, że u Państwa jest takie psychiczne przyzwolenie. To się nie tłumaczy. Na nas to nie możecie. To jest piękny krajobraz. Na turystyce się zarabia. Cały świat znakomite pieniądze zarabia na turystyce. A Państwo co chcecie tu uzyskać? Bo ja nie wiem. Co? Pieniądze? Docelowo Głębinów. Panie burmistrzu, czy pan w ogóle kilkanaście do dwudziestu kilku lat Głębinów chce przyjąć? Czy pan tam był na tej górce? Byłem. Wydobycie czy zaczynanie ma odwodnienie? To nie jest góra, to jest prawie górny kawałek. Trzeba odwodnić teren. Czym pan napełni ten Głębinów? Jakiem? Polewką? Proszę Państwa, my w tej chwili rozmawiamy na temat. Na taki temat, na którym ja się nie znam. Proszę Państwa, robi się taki dokument, jak Rado Funkcjonowania na Środowisko, który jest podstawowym dokumentem, z którego będzie wynikać, jakie negatywne i pozytywne skutki są potencjalnej działalności gospodarczej na tym terenie. Tych dokumentów, żeby w ogóle cokolwiek uruchomić, proszę Państwa, na to trzeba dostać koncesję. Na to trzeba dostać od Skarbu Państwa, od rządu naszego trzeba dostać koncesję. A to, żeby dostać, musi być poparte całym szeregiem badań. Musi być poparte przeprowadzoną procedurą postępowania, z której wynika, że jest między innymi społeczne przyzwolenie na to. My zaczynamy coś, gdzie się może okazać za dużo, że przyjdzie gościu i panu i panowie, nawet nie mam o co komuś ruszyć, bo ja bym nie będę wydobywał. Ja będę wydobywał. Zwycięzców. My mamy być osobami przyjaciółmi.
przegranymi, bo pan mówi, pan się martwi, że inwestor zainwestuje i okaże się, że nie można. No smutek wielki, współczuje pan. Ale nasza strona druga już teraz. Panie burmistrzu, ja mam... Ja to panu bardzo mówię. Ja pani powiem, ja pani powiem, kiedy raz się wypowiem. Wtedy, kiedy będę wiedział, że taka możliwość pod względem technicznym jest, że inwestorowi wyjdzie, wyjdą badania takie, że on powie, opłaca się i będę miał zestawienia, proszę pana, będę miał zestawienia plusów i minusów tego przedsięwzięcia. I wtedy ja państwu powiem, otwarcie, jak będę za Kopalnią, powiem, że jestem za Kopalnią. A jak będę przeciwny, to będę przeciwny. Ale ja dzisiaj nie będę, proszę pani, ja plusów jest całe mnóstwo. Proszę nam powiedzieć, jakie są plusy, posłuchajmy. Docelowo może to być ośrodek wypoczynkowy typu Głębiny. A minusów jest to, co znaczy? I my wszyscy nie chcemy, panie burmistrzu, żeby ktokolwiek przyszedł ze świtry cokolwiek tutaj wiedzieć. Bo badanie geologiczne, Trias, Jura, Kreda, te wszystkie ery, one są udokumentowane i kani, i złoża są znane wszystkim. To po pierwsze. Po drugie, niech pan ludziom nie tłumaczy, bo ośrodek wypoczynkowy, proszę pana, to być może panu się podoba, ale dla nas Panisław jest wspaniałym, normalnym, z natury rzeczy ośrodkiem. My się tu czujemy dobrze. Koniec kropka. I tak słuchałem pana i proszę mi wierzyć, o mieszkańcach, o nas 5% było w pana wypowiedzi, 95% o tych mitycznych onów, potencjalnych inwestorach. Akurat zdarza się, że jednego z tych właścicieli znam. On mieszka w województwie mazowieckim pod Warszawą. Gdyby on zaczął tą inwestycję iluzorycznie od wybudowania tu domu, a potem kamieniołomu na swojej działce, ja bym jeszcze trochę to rozumiał. Ale on będzie blisko naszej ukochanej stolicy, a my będziemy w Śnieżnickim Parku Krajobrazowym, w cudownej wsi Chwalisław, otoczonej wodą, kamieniołami. Na sesji poprzedniej, kiedy byłem,
obliczyłem, że co 10 minut musi jechać 30-tonowa ciężarówka z tym urokiem, żeby dawała według ich wyliczeń jakikolwiek zysk. Czy pan sobie wyobraża, dla nas to jest zakłada. Koniec. A teraz co do wody. Akurat przez 30 lat rządziłem w Kamieńcu. Strasznie walczyłem o zbiornik Wisły. Dzisiaj tylko sukcesem jest to, że ci ludzie, udało się ich statut wyekspodiować i już są normalne noce, gdzie jak Wisła przybierze, oni żyją i nie zginieni. Zbiornik w Kamieńcu zapisany jest w ustawie. I nigdy tego zbiornika nie będzie, gdyż minister Szyszko z takiej partii, która się nazywa PiS, powiedział, że będzie teraz nie zbiornik, ale zakład ptactwa wodnego. Jakim prawem? Jak można gwałcić to prawo? I na zakończenie muszę już wszystko zmierzyć. Panie burmistrzu, czy rada, jest pani radny, czy ktokolwiek, ale my jesteśmy podstawową radą jako mieszkańcy. Nie wyrażamy zgody. Zostawcie nas w porządku. Nie wierzcie nam dziury w brzuchu i w ziemi. I dajcie nam święty spokój. Natomiast dziękujemy za świetlicę. Spróbujcie stworzyć jakieś nowe miejsca pracy. Iluzoryczny jest, że jak będzie kamieniołom, to tu będzie olbrzymie zatrudnienie. Z autopsji stwierdza, że w kamieniołomach gminy Kamieniec w nowoczesnych pracuje nie więcej jak 8-12 osób. Koniec prawda. Zysk iluzoryczny. A zyskiem dla pana, dla nas i dla całej Rady jest to, że jesteśmy. Bo przyjdzie taki czas. Po 2015 roku, kiedy na tak zwane unijne uwolnienie cen ziemi. I wtedy przekona się pan, jak pana, nie wiem czy pana, ale władze z Białegostoku będą dbać potencjalni inwestorzy o to, żeby nie zmieniając litery krajobrazu, być tutaj i robić dobre pieniądze temu. Dziękuję.